Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, ośmiornica państwowa pod Bidenem rozciąga się coraz bardziej. My, obywatele, tak jak konstytucja mówi, mamy coraz mniej do powiedzenia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, niezależność agencji federalnej zaczyna się zmieniać. No, agencja, która ma dosyć dużą władzę nad obywatelami i to, co założyciele Ameryki w ogóle nie mogliby nawet pomyśleć o tym, to, co się stanie, no to zaczynają rządzić, to zaczyna być królestwo w sumie, a nie republikanie, rządy ludzi, obywateli, no szczególnie pod Bidenem. Jak się patrzy teraz, no to jesteśmy świadkami czegoś bardzo, coś bez precedensu, co jeszcze do tej pory nie było. Federal Trade Commission, czyli Federalna Komisja Handlowa. No i tam nową przewodniczącą została Lina Khan. Lina Khan, no to też jest ciekawa sytuacja, no bo ona w zasadzie była urodzona w Anglii, ma 32 lata, jest z rodziców Pakistańczyków, no i w Ameryce jest na dosyć wysokim stanowisku, także białych Amerykanów z dziada pradziada już nie ma. Do rządu są przyjmowani komuniści, no szczególnie Bidena komuniści z całego świata. No, miała 12 lat, kiedy przyjechała do Ameryki, no ale urodzona w Anglii z rodziców Pakistańczyków z w zasadzie z widzeniem świata takim socjalistycznym. No, czy to jest nagłaśniane? No nie jest to nagłaśniane. Nie jest to nagłaśniane ani w prasie, ani w telewizji, ani w środkach masowego przekazu. No, ale teraz ta komisja cała, komisja w wysokości czy 3-2, no 3 demokratów głosowało przeciwko dwóm republikanom. I teraz w zasadzie cała ta tradycja, wszystko to, co przez ostatnie kilkadziesiąt lat komisja robiła, no to pod władzą Liny Khan wszystko się zmieni. Przede wszystkim, co się zmieni, no to zmieni się to, że komisja, że głównym takim szefem tej zarządzającym, no to był sędzia. To był sędzia prawa, który patrzył się, sprawdzał na te wszystkie przedstawione fakty. No i decydował, wydawał te wszystkie przepisy i wydawał te wszystkie zarządzenia. No teraz Lina Khan, ona przejęła to zarządzanie i ona będzie decydowała, kto będzie prezydentem, kto będzie zarządzał. Również komisja zabiła taką tradycję, że większość, komisja zawsze decydowała, co robić, a co nie robić, no to musiało być zadecydowane w większości. Teraz każdy z pięciu komisarzy może zdecydować, co będą chcieli robić. Czyli rząd się rozrasta, jak tylko może. No i jeżeli każdy z komisarzy będzie mógł sobie rzepkę skrobać, no to wyobrażacie sobie, co to się będzie działo. Także demokracja jest zabijana przez partię demokratyczną. Również wezwania i nakazy stawienia się do komisji, no to będą w gestii Liny Khan, a nie większości komisji. Także to jest dramatyczna zmiana w urzędzie, można powiedzieć, w agencji państwowej. Komisja również zaczyna podchodzić do pewnych spraw kompletnie inaczej. Tak jak Obama
gdy komisja uchyliła coś takiego, co było w 2015 roku zaadoptowane za Obamy, czyli 5 lat temu, to, że wszystkie te sytuacje antymonopolowe, które agencja zaczyna robić, czy śledzić, czy tam sprawdzać, no to wszystko to jest bazowane na tym, co sąd zadecyduje. No a teraz demokraci proponują to, że komisja sama będzie decydowała. No bo w Ameryce komisja patrzyła na to, co konsumer, jeżeli jest to tańsze dla konsumenta, no to nie ma monopolu. Nie ma monopolu. Te prawa wszystkie te antymonopolowe, no to chodziło o to, że jeżeli klient na tym zyskuje, no to jest dobre. To jest dobre dla wszystkich obywateli. Ona w zasadzie no to zamienia następnego obcokrajowca, Rohit Chopra. Rohit Chopra, no to on był komisarzem, tym głównym zarządzającym. No ale teraz Biden powołał go na inne stanowisko. No i też emigrant, też z Indii, też nie jakiś biały Europejczyk z dziada pradziada, tylko Hindus, też bardzo lewacki, bardzo lewicowy. Jego obsesją no to było to, że pożyczki studenckie, on walczy z pożyczkami studenckimi. No trzeba pamiętać, że pożyczki studenckie są takie wielkie, dlatego że państwo się wpierniczyło właśnie w pożyczki, zaczęło gwarantować. No jak państwo zaczęło gwarantować pieniądze bankami prywatnymi, no to banki prywatne w zasadzie dostają swoje procenty. Na uczelniach zobaczyły, że mogą brać więcej pieniędzy, bo studenci byli skłonni płacić więcej, no bo żyli na kredyt, no to się zrobiły tryliony z tego wszystkiego. Khan w zasadzie nie ma doświadczenia. Ona jest była studentką, była akademiczką, 32 lata, ona napisała rok temu takie papiery jakieś na temat właśnie walki z Amazonem, z wielkimi kompaniami technicznymi, no i właśnie krzyczała, żeby porozwalać te wszystkie kompanie wielkie techniczne. No i będzie, ona będzie pchała w kierunku tego, żeby coś, czego nie było od 1970 i 80 lat, bo było wszystko zablokowane i wyrzucone przez kongres i przez sądy. Lina Khan, ma za doradców następnego obcokrajowca, który jest Tim Wu, następny Chińczyk, socjalista, demokrata, który w zasadzie też ten amerykański przedsiębiorczość chce zniszczyć. O co to tam wszystko chodzi? No o to chodzi, że te nowoczesne, te normalne, dzisiejsze prawo antymonopolowe, no to trzeba przeanalizować ekonomicznie, komu to się opłaca, tak, komu się to opłaca. No i to każdy normalny rozumie, że teraz te wielkie zmiany, no to są opłacalne. Jak się popatrzy na ten Amazon, no to oni zdzierają pieniądze, no ale zorganizowali coś po prostu nieprawdopodobnego. Lina Khan, no to ona przywołuje sytuację sprzed 150-160 lat, wtedy, kiedy były te wszystkie sytuacje antymonopolowe z kolejami, no bo koleje to walczyły ze sobą, doprowadzały do jakichś tych konsolidacji, skupiania sił. I również Lina Khan chce zastosować coś takiego jak Robinson Patnam akt z 1936 roku. O co to chodziło? No to o to chodziło wtedy, że hurtownicy muszą sprzedawać
za tą samą, cena hurtowa do detalistów musi być taka sama. Czy kupuję jakiś wielki sklep z 50 z sklepami naokoło, czy ma mały sklepik, no co, cena hurtowa musi być mała. No nie jest to już stosowane, no ale to było od 1936 roku do lat 1960, no to było coś takiego, że właśnie hurtownicy musieli sprzedawać za tą samą cenę. No i Lina Khan właśnie mówi, że Amazon właśnie trzeba podejść w ten sam sposób. Ona Pakistanka, ona ma cały wiatr w żaglach od wszystkich tych komunistów na Capitol Hill, czyli na wzgórzach Kapitolu, no ale ma również poparcie 21 senatorów z Partii Republikańskiej. No tyle tylko, że ci senatorowie z Partii Republikańskiej, no to trochę patrzyli na to, że ona rozwali ten wielkie kompanie techniczne, czyli YouTube czy Amazon. No dlaczego? No dlatego, że YouTube i Amazon, no to troszeczkę bezczelnie, no niszczy republikanów, niszczy konserwatystów, no i to z jakiegoś tam powodu było to, że ona będzie to rozwalała, tą samą wolkę wielkich kompanii. No, wrednością administracji Bidena to jest to, że ona dostała poparcie 21 senatorów republikańskich na to, jak startowała na pozycję komisarza czy komisarki, jak to nowe lewactwo chce nazywać, ale miała dostać pozycję komisarza. No i dopiero potem Biden powiedział, zmienił to, że ona będzie przewodniczącą. No i wredność administracji Bidena to jest to, że tak tradycyjnie, no to Biden powinien powiedzieć, że ma na myśli, że ją weźmie, wsadzi na przewodniczącą. No ale tu jest ta wredność i perfidia socjalistów. Nie powiedział tego przed głosowaniem. On przypuszczalnie by nie głosowali na nią jako jedną członkinię z komisji, jeżeli by wiedzieli, że miałaby być przewodniczącą. No, jest to jakaś tam zmyłka i wygląda na to, że Republikanie to będą mieli z niej jakąś pożytek przy rozliczeniu tych wielkich kompanii technicznych właśnie za tą dyskryminację polityczną. No ale teraz ona dostaje taką siłę, że ona będzie zwalczała cały biznes. Ona będzie walczyła z całym biznesem, z całym kapitalizmem, można powiedzieć, z wolnym rynkiem. To jest FTC, czyli Federalna Komisja Handlu, no to ona powinna się zajmować w zasadzie tylko, jeżeli są jakieś przekroczenia, jeżeli są jakieś nadużycia i oni powinni to sprawdzać. Jeżeli coś się źle dzieje, teraz wygląda na to, że pod Bidenem, pod Liną Khan, no to oni po prostu rozciągną tą swoją władzę na wszystko i inne, no i będą atakowali biznesy. No i to będzie dotyczyło dziesiątek, jak nie setek tysięcy biznesów. Amerykańska Izba Handlu i Przedsiębiorczości, no to jest prywatna grupa, organizacja ludzi, którzy handluje, produkuje, co całe te wszystkie sprawy komercyjne są związane. No to oni napisali w zasadzie się skrytykowali Federalną Komisję Handlu za to co robi, no ale kongres jeszcze jest troszeczkę nieobudzony, nie orientuje się, co się dzieje. Amazon już się orientuje. Amazon napisał wielkie odwołanie, że jest konflikt interesów, że po prostu Lina Khan, ona nienawidzi Amazon, no tak samo jak Aleksandra Ocasio-Cortez. Aleksandra Ocasio-Cortez wygoniła Amazon z Nowego Jorku, tam miały powstać wielkie magazyny, tam miało pracować
kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy ludzi, no to ona ich wygoniła. No ale w każdym razie Amazon napisał taki list odwołujący się do tego, że w zasadzie Lina Khan, ona ma konflikt interesów i że ona nie może reprezentować, że ona nie może być przewodniczącą, no bo ma w zasadzie naostrzony nóż do tego, żeby ich zadziabać. No i tak, także to jest no dziwne jest. Przykre też jest, że Polacy, że tylu Polaków nie mamy, ludzie nie dochodzą do tych stanowisk, no ale dziwne to jest też, że w Ameryce po prostu Partia Socjalistów Demokratów bierze przybyłych ludzi, którzy nie szanują tych 240 lat wolności wolnorynkowej i tak dalej, i tak dalej. No to jest właśnie ciekawe, że obcy zaczynają rządzić Ameryką bez w zasadzie udziału i decyzji czy wyboru Amerykanów. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, już monetyzowanego filmiku. Klikaj, oglądaj reklamy. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Jeżeli macie prawo do głosowania, głosujcie w Ameryce na konserwatystów, nie głosujcie na socjalistów. Przekaz dla wszystkich socjalistów polskich, którzy głosowali na Bidena, którzy patrzą się teraz na tą Linę Khan z FTC. No popatrzcie się, co nadchodzi, tak? Nadchodzi po prostu następne rozlanie się władzy, która nie jest kontrolowana na wszystkie urzędy, czy ministerstwa, czy całą tą administrację. No, jest to walka z wolnym rynkiem. Jest to walka z można powiedzieć, z tym, co Ameryka jest znana. Z wolnego rynku. Zdrowia dla normalnych.